Ze mną Krzysztof Bosak. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. Krótkie pytanie o świadczenia rodzinne. Co wymaga zmian w tej ustawie? No dziś przedstawiłem projekt ustawy, który od dawna był w mojej głowie i przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zaproponować taki projekt. Potem, gdy słuchałem całej debaty wokół osób opiekujących się, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, okazuje się, że oni w zamian za dwa typy świadczeń, z początku słyszałem w mediach głównie o jednym, później jak zacząłem z nimi rozmawiać, okazało się, że to są dwa typy świadczeń, są przekazywane wraz z takim drobnym bonusem, jakim jest zakaz legalnej pracy. Te świadczenia niby mają pomóc w zamian za odstąpienie od normalnego funkcjonowania zawodowego, tylko że jedno z nich wynosi 1900 zł, a drugie 600 zł. To jest mało. To jest za mało, żeby żądać od kogoś rezygnacji z uczestniczenia w rynku pracy. Szczególnie jeżeli utrzymuje sam siebie, rodzinę, osobę z niepełnosprawnością, często wymagającą pełnowymiarowej opieki, gdzie są jeszcze świadczenia rehabilitacyjne, sprzęt, różnego rodzaju specjalne przybory, no to jest absurd. No i tym bardziej, że świat poszedł troszkę do przodu i można opiekować się kimś w domu i pracować zdalnie. Można pracować elastycznie, można pracować w różnych formach w tej chwili. Więc propozycja jest bardzo prosta. Wykreślić te przepisy. I tu na tej tablicy, to jest tablica z naszej konferencji prasowej. Jak ktoś zobaczy nagranie konferencji prasowej, to opowiadałem to dziennikarzom, co chcemy wykreślić. Wszystko od słów jeżeli. Artykuł 16a dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego. On jest stosowany w przypadku osób, które stały się właśnie niepełnosprawne po 18 roku życia i on wynosi 600 zł i wykreślamy to po prostu. Znaczy, jeżeli ktoś zasługuje na ten zasiłek, potrzebuje go, niech go ma. Jeżeli chce dorabiać, niech dorabia, jeżeli nie, to nie. Drugie to świadczenie pielęgnacyjne, obecnie nazywające się świadczeniem pielęgnacyjnym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ale istota tego świadczenia to nie jest rezygnacja z pracy. Istota tego świadczenia to jest to, że trzeba się kimś opiekować i dostać na to pieniądze. I są odpowiednie komisje, które kwalifikują, jaki tam jest stopień niepełnosprawności, czy to się należy, czy nie należy. I znów wykreślamy wszystko od słów jeżeli. Czyli zmiana nazwy świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu i tak dalej na świadczenie pielęgnacyjne. Kto ma dostać, kto je otrzymuje w tej chwili, to 160 tysięcy osób w Polsce. Niech ci ludzie, którzy poświęcają się tej opiece, się opiekują. Natomiast jeżeli chcą dorobić i mają taką możliwość, niech robią to legalnie. Tutaj wchodzi w grę naprawdę dużo zjawisk, takich jak jakby rozstanie się tych ludzi z rynkiem pracy, z wejście ich w szarą strefę, poczucie godności, też jakiś rozwój osobisty, środowiska, to używają też sformułowania alienacja społeczna, że ci ludzie po prostu coraz bardziej zamykają się w jakby swoim wewnętrznym kręgu albo rodzinnym, albo ograniczonym do tych obowiązków. I to jest pod każdym względem niekorzystne. Więc ja rozumiem, że należy umożliwić opiekunom osób z niepełnosprawnościami podjęcie pracy zarobkowej, natomiast co z samymi świadczeniami, czy tak niskie, bo 1900 i 600 zł to z pewnością nie jest wystarczająca kwota, należy również podnieść. To jest temat na osobną dużą dyskusję. Generalnie odpowiedź brzmi tak, natomiast tam jest wiele zmiennych, to znaczy kto powinien dostawać te świadczenia, czy one powinny być dla wszystkich takie same, czy zróżnicowane od nakładu pracy nad opieką nad konkretną osobą, czy tam powinno być kryterium jakieś dochodowe, czy nie powinno być, kto powinien decydować o wydatkowaniu tego świadczenia. Na przykład wśród właśnie osób z niepełnosprawnościami no jest też takie chęć jakby poczucia pewnej podmiotowości, że w momencie, kiedy się uzyskuje dorosłość, żeby móc zdecydować o tym, kto się mną będzie opiekował. Te relacje też jakby tego uzależnienia ekonomicznego no, potrafią stworzyć toksyczne sytuacje. Także trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. Ja będę na pewno starał się współpracować ze środowiskami i konsultować ludzi, którzy się tym zajmują często całe życie ze względu na to, że rodzinnie są w to zaangażowani. Natomiast to jest zmiana cząstkowa, nie ukrywam tego. To jest zmiana cząstkowa, być może nawet najprostsza zmiana, którą w tej chwili można w tym obszarze przedstawić. Podwyższenie świadczeń oczywiście wiąże się już z całą polityką budżetową i uważam, że powinno nastąpić dla tych, którzy leżą i wymagają pełnowymiarowej opieki. Dla tych tak. Natomiast, że są też pewne wyłudzenia czy nadużycia, nie mam żadnych wątpliwości. Tak jak przy rentach, tak i przy wszystkich świadczeniach mamy w Polsce, zawsze będzie taki problem. Natomiast to, że są problemy z jakimiś nadużyciami czy wyłudzeniami, nie może nas powstrzymywać od racjonalizowania systemu pomocy dla tych, którzy je rzeczywiście potrzebują. Nie można tych ludzi zostawić samych sobie, a w szczególności nie można ich zostawić samych sobie z zakazem pracy, bo to jest po prostu nieludzkie. Tak samo jak nieludzkie jest to, co robi w tej chwili rząd wobec setek tysięcy obywateli, uniemożliwiając
umożliwiając im legalne zarabianie na swoje życie. Ta ustawa weszła w życie w 2003 roku, czyli minęło 18 lat, niespełna 18 lat od ostatniej nowelizacji tej ustawy. Dlaczego przez cały ten długi czas nie podnoszono tego tematu, nie zajęto się właśnie opiekunami osób niepełnosprawnych? No, temat był na agendzie wielokrotnie. Nie na tyle, by skutecznie ten temat... Ustawa była zmieniana w innych obszarach i przez rząd Tuska, czy przez rząd PiSu była zmieniana, to w tej chwili z marszu nie powiem, do sprawdzenia. Natomiast ta ustawa dotyczy po prostu bardzo wielu różnych rzeczy i były zmieniane inne aspekty tej ustawy. Natomiast tutaj widać jakoś w administracji, czy wśród polityków dotychczas był konsensus, że zakaz pracy, no nie wiem, jest dobry, aż nie wiem, jak ktoś może w ten sposób myśleć, szczególnie za 600 zł, bo przypomnijmy, że to pierwsze świadczenie specjalne zasiłek opiekuńczy wynosi zaledwie 600 zł. Jak można z 600 zł przekazać komuś zakaz legalnej pracy? Nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię tego pojąć, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że w naszym państwie jest mnóstwo absurdów. W systemie prawnym jest mnóstwo reliktów, absurdów, rzeczy, które jeszcze dziedziczymy w systemie prawnym z systemu komunistycznego, których po prostu nikt nie zmienił, ponieważ nikt się tym nie zainteresował albo nie wywierał takiej presji, żeby to weszło tutaj w postaci projektu ustawy i coś się zmieniło. Być może ten mój projekt doprowadzi do zmiany tych przepisów. Tak działa parlamentaryzm, przynajmniej w tym modelowym, podręcznikowym ujęciu. A rozmawiałeś ty bądź cała Konfederacja z innymi siłami parlamentarnymi już na temat tego projektu, na temat jego wdrożenia i przedstawienia do laski marszałkowskiej? No to dopiero przed nami. Ja myślę, że jest to projekt niekontrowersyjny, więc liczę tutaj na podpisy z różnych kierunków. Przypomnijmy, że potrzebujemy tylko 4 dodatkowe podpisy poza Konfederacją. Jestem pewien, że namówię co najmniej 4 posłów, żeby nam to podpisali, bo projekt, jak mówię, jest ponadpolityczny. Natomiast najpierw prezentacja, też wysłuchanie głosów. Być może jeszcze do mnie dzisiaj trafią jakieś głosy krytyki albo konstruktywnej krytyki, jakieś sugestie drobnych poprawek, bo też z uzasadnieniem to przedstawiam. I wówczas zbiorę te podpisy. Także dzisiaj jest dzień, kiedy to zaprezentowaliśmy, a dalsza praca przed nami. Tyle, Krzysztof Bosak. Dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.